Nie odpowiem pani wprost, jak wygląda ich świat. Na pewno jest dużo prostszy i dużo piękniejszy niż nasz. Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 60 tysięcy osób z zespołem Downa. Wokół nich narasta wiele mitów i stereotypów, z którymi dziś spróbujemy się zmierzyć wraz z Andrzejem Suchcickim, współzałożycielem Stowarzyszenia Bardziej Kochani, redaktorem kwartalnika o tej samej nazwie i wielu książek specjalistycznych, twórcą wielu konferencji dotyczących niepełnosprawności. Nazywam się Karolina Strojnowska, witam w kolejnym odcinku Odszufladkowanych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czym jest zespół Downa? Wada genetyczna. Trzeci dodatkowy chromosom w 21 parze. A reszta to są skutki tego chromosomu trzeciego w tej 21 parze, a właściwie jednego genu, który się nazywa dziwnie bardzo, DYRK1A. I to tyle z takich informacji encyklopedyczno-biologiczno-genetycznych. I to jest zero-jedynkowe, że ten gen albo jest, albo go nie ma? Czy możemy mówić o jakimś spektrum? Spektrum jest dosyć krótkie, bo jest, że tak powiem, pełny zespół Downa, standardowy i jest mozaika. Czyli nie wszystkie komórki w organizmie danego osobnika są, że tak się wyrażę, zainfekowane tym dodatkowym chromosomem, ale to są bardzo rzadkie przypadki. A mówić zespół Downa czy trisomia? Francuzi mówią trisomia, przepraszam, ale słowa po francusku nie znam, to chyba jedyne, które potrafię wymówić. Nie używają zespołu Downa. Kiedyś nazywało się to mongolizmem. Ten mongolizm długo pokutował i to nie było pejoratywne, tylko wynikało z tego, że rysy twarzy przypominają rysy tej rasy mongolskiej. Dopiero jak John Langdon Down w roku, nie pamiętam, ale to dawno było, opisał zespół cech, które składają się, które są wynikiem obecności dodatkowego chromosomu, zaczęto tę wadę nazywać zespołem Downa. Teraz przynajmniej w Polsce są środowiska, zwłaszcza złożone z młodych, z rodziców małych dzieci, bo nie zawsze oni są młodzi, z rodziców małych dzieci z zespołem Downa, żeby tego zespołu Downa nie używać. Często mówi się, mam dziecko z zespołem, albo używa się takich dla mnie dziwnych sformułowań typu zespołowcy, zespolaki. No ponoć to jest ładniejsze, ale nie jestem o tym przekonany. Pobas Laksa, który jest takim, że tak powiem, przywódcą tego nowego ruchu rodziców małych dzieci, mówi o swoim synu Jonatanie: kocham mojego syna, nienawidzę zespołu Downa. Także to usiłuje cały czas oddzielić jedno od drugiego, no niestety to się nie da. To oddzielenie też jest poszukiwaniem leku na zespół Downa, czyli próbuje się, i to są, prowadzonych jest wiele badań, próbuje się wyeliminować aktywność tego dodatkowego chromosomu po to, żeby cały organizm mógł się rozwijać prawie normalnie, ale jak do tej pory, z tego co mi wiadomo, nie udało się to nikomu. Jak osoby z zespołem Downa patrzą na świat? To jest bardzo trudne pytanie i obawiam się, że ciężko na to pytanie znaleźć odpowiedź z tego prostego powodu, że bywa, iż z osobami z zespołem Downa jest trudny kontakt. Nie wszystkie osoby z zespołem Downa potrafią mówić. Znakomita większość nie ma zbyt głębokich, że tak powiem, aktów autorefleksji. Ten świat, w którym oni żyją, jest zupełnie inny niż nasz. Inaczej płynie tam czas. Właściwie nie mają poczucia czasu. Miesza im się przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. To, co dla nas jest zrozumiałe, dla nich bywa nie do pojęcia, co jest dla nich ważne. Na pewno nie to, co dla nas, bo pieniądze wiedzą, że są,
ale jak one się przekładają na codzienność, na tak zwaną, co od nich zależy, to już jest bardzo skomplikowane i raczej nie do pojęcia. Więc nie odpowiem pani wprost, jak wygląda ich świat. Na pewno jest dużo prostszy i dużo piękniejszy niż nasz. Dużo w nim takiej potrzeby miłości doznawania i okazywania, potrzeby takiej czułości, bycia blisko tych osób, które kochają. Takie ładne, proste rzeczy. Ojko Petersen nazwał osoby z zespołem Downa, czy określił w sposób dosyć trafny, nie spotkałem dotąd prawdziwszych ludzi. Inni mówią, człowiek, z dziada pradziada człowiek. No tak byłoby dobrze, gdybyśmy wiele rzeczy przyjęli od osób z zespołem Downa. A co jest takiego w nich najbardziej prawdziwego? No to, że jak panią lubią, to się przytulą, przytulą, a jak im pani nie będzie odpowiadała, albo zrobi pani im coś złego, no to powiedzą, że pani nie lubią, ale zaraz zapomną i wrócą do pani, że może jednak im się wydawało tylko, że coś złego pani im zrobiła. Nie potrafią oszukiwać, jeśli oszukują, to w sposób, powiedziałbym, bardzo naiwny i raczej taki łatwy do rozszyfrowania. Osoby z zespołem Downa, tak jak i my, są bardzo różni. I pytanie, właściwie od tego powinienem zacząć, pytanie, jakie są osoby z zespołem Downa, jest pytaniem podobnym do pytania, jacy są ludzie. No różni, ale w większości przypadków mają te cechy, o których starałem się opowiedzieć. Czy można mówić o jakiejś dorosłości i samodzielności osób z zespołem Downa? Mówi się i to mówi się dwojako. Po pierwsze, mówi się w sposób poprawny politycznie, wynikający ponoć z badań i, cytuję, twardych dowodów. Między pożądanym obrazem a obrazem rzeczywistym jest trochę różnic i wszyscy, bardzo wiele osób zapatrzonych w ideały europejskie, wynikające z konwencji ONZ, twierdzi, że osoby nie tylko zespędane, ale w ogóle niepełnosprawne intelektualnie powinny żyć samodzielnie, powinni cieszyć się wolnością, być niezależnym w swojej codzienności. No niestety tak ładnie nie ma. W większości przypadków samodzielność osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z zespołem Downa, sprowadza się do samoobsługi, do tego, że sami się najedzą, ubiorą, wykąpią, ale już z dobraniem stroju do pogody już jest problem. Dobraniem produktów dietetycznych już jest problem. Zrobienie potraw, ugotowanie czegoś jest problem. Zrobienie zakupów jest problem, bo nie mają pojęcia o pieniądzach. Załatwienie jakichś spraw w urzędzie jest duży problem. Więc ja jestem pesymistą, jeśli chodzi o samodzielność i niezależność osób z zespołem Downa. Możemy to stawiać jako pewien cel, do którego będziemy dążyli. Natomiast czy uda się go osiągnąć, to już jest zupełnie inna sprawa. Bo pewnie niektórym się uda osiągnąć. Nie wiem, czy słyszała pani o Pablo Pinedzie. Jest to najsłynniejszy Down świata, który skończył dwa fakultety. I nawet zagrał w filmie Ja też. Jest to bardzo skomplikowana rzecz i nie wydaje się, by większość osób z zespołem Downa mogła pędzić samodzielny żywot. I to mi się przypomina sformułowanie Lenina: wierzyć, ale kontrolować. W tej chwili prowadzimy mieszkanie chronione dla 4 osób z zespołem Downa i oni tam się uczą samodzielności, czyli sami mają sobie gotować, sprzątać, prać, ubrać się, ale zawsze nad tą czwórką czuwa, ładnie brzmi, czuwa, nie gospodarz domu, tylko terapeuta
czyli taki instruktor samodzielności, i w zasadzie ani na moment sami nie zostają. A buntują się przeciwko swojej naturze? Ponoć istnieją osoby, które się buntują przeciwko temu, że mają zespół Downa. Ponoć. Bo ja się z takim przypadkiem nie spotkałem. Przyznam szczerze, że jak Natalia była malutka i nie tylko ona, to myśmy się zastanawiali nad tym, co to będzie, jak ona dorośnie i się dowie, że ma zespół Downa, to pewnie usiądzie na schodach, będzie włosy z głowy rwać i rozpaczać, że mam zespół Downa. Natalia oczywiście wie, że ma zespół Downa, wie, że jest inna, tylko z tego dla niej nic nie wynika. Przypadkowo zupełnie. Natalia oglądała, już była większa, już nie pamiętam ile miała lat, oglądała zdjęcia i swoim językiem, nie tak ładnie jak ja, zapytała: mamo, a dlaczego ja mam skośne oczy i taki język wystawiam? A moja żona odruchowo mówi: bo masz zespół Downa. Aha! I to było wszystko na ten temat. Podobno są takie osoby, że przeżywają to, że mają zespół Downa. Ja takich nie znam. I to kwestia tego pojmowania świata, głębokości autorefleksji, no i w ogóle możliwości operowania danymi, które się, że tak powiem, zbiera przez zmysły. To wszystko jest osłabione, zwolnione i inaczej wygląda. A z perspektywy rodzica, czy wychowanie jest trudniejsze? Tak. Tak. Teraz w ogóle mamy problem z Natalią. Co z nią zrobić? Bo jak mówię, Natalia jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, gdzie przebywa od 8 do 15, no to można popracować, nie? Natomiast teraz te placówki są nieczynne, więc coś, brzmi to strasznie, coś z Natalią musimy zrobić, gdzieś ją upchnąć. Sama nie zostanie, chociaż ona bardzo chce, żeby sama została, więc wozimy ją do babci. Mamy podpisaną umowę na asystenta osoby niepełnosprawnej. Wozimy ją do siostry starszej. I Natalia, już mam dosyć tego ciągłego jeżdżenia. I to jest teraz. Natomiast wie pani, rodzice małych dzieci, pierwszym i najważniejszym życiowym celem najczęściej bywa tak zwana rehabilitacja. Czyli jedno z rodziców najczęściej jest, że tak powiem, pospołu oddelegowane do zajmowania się rehabilitacją, a więc no, ćwiczenie w domu, potem włożenie na różne zajęcia, logopedia, fizykoterapia. Pomysłów jest naprawdę dużo. Jakieś tam prądy mózgowe, no po prostu to jest dużo tego. I to, na to są potrzebne i pieniądze, i czas, i dużo energii. Rodzice są skłonni poświęcić naprawdę bardzo wiele dla tej rehabilitacji, wierząc, że to coś da, że uda się, mówiąc ze staropolskiego, wypędzić tego Downa z ich ukochanego dziecka. Jak wspominałem, nikomu się to jeszcze nie udało. Bardzo dziękuję panu za tą rozmowę. Całym zespołem Odszufladkowanych serdecznie dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Nowe odcinki pojawiać się będą co 2 tygodnie, we wtorki o godzinie 18:00 tutaj na kanale Uniwerek TV. Dlatego, żebyście byli na bieżąco nie tylko z Odszufladkowanymi, ale także z innymi materiałami Uniwerek TV, serdecznie zachęcamy was do zasubskrybowania naszego kanału. Trzymajcie się!